dzisiejszym odcinku. W 75. rocznicę bitwy o Anglię w Northolt otwarto ogród pamięci poświęcony polskim lotnikom. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wojska, polskiej ambasady, władz lokalnych i królowej brytyjskiej. W Kielcach przyznano nagrody najlepszym produktom polskiego przemysłu obronnego. Zobaczmy, co ciekawego mieli do zaprezentowania nasi konstruktorzy. Lipca 1940 roku rozpoczęła się największa ofensywa niemieckich sił powietrznych II wojny światowej, nazywana Bitwą o Anglię. Dywanowe naloty miały przygotować teren do operacji desantowej. Luftwaffe miało ponad 2,5 tysiąca samolotów bojowych. Królewskie siły lotnicze RAF mogły im przeciwstawić 960 myśliwców oraz 400 bombowców. W Bitwie o Anglię walczyło 144 polskich pilotów i 4 polskie dywizjony lotnicze. Niemiecką ofensywę udało się zatrzymać. Ogromny wkład w zwycięstwo mieli polscy piloci. Polski Dywizjon 303 został uznany za najbardziej skuteczny aliancki dywizjon lotniczy biorący udział w tej bitwie. W sumie Polakom udało się zestrzelić 170 niemieckich samolotów, a uszkodzić 36. W bitwie poległo 29 naszych pilotów. W zachodniej części Londynu, w dzielnicy Northolt, gdzie stacjonował słynny Dywizjon 303 w 1948 roku, został odsłonięty pomnik polskich lotników. Stał się on miejscem corocznych spotkań weteranów oraz Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii. W tym roku dla upamiętnienia polskich lotników otwarto tu Ogród Pamięci. To miejsce jest bardzo wyjątkowe dla wszystkich Polaków w Zjednoczonym Królestwie. Spotykamy się tutaj co roku, żeby uczcić pamięć naszych lotników, którzy w różnych dywizjonach brali udział w bitwie o Anglię, ale też i w innych bitwach. Ale to jest jeszcze miejsce symboliczne. Przypominamy w ogóle o wkładzie polskich sił zbrojnych w zwycięstwo II wojny światowej. I ten park właśnie, który tutaj dopiero tworzymy, chcielibyśmy tutaj upamiętnić w ogóle wkład polskich sił zbrojnych w zwycięstwo II wojny światowej. Ja służyłem w 300 dywizjonie i zacząłem latać w 1943 roku. Straciłem dużo kolegów, których dzisiaj przypominam sobie, jak jest nasze zebrania przy pomniku w Northolt. It is often said that Britain stood alone in its finest hour. Często się mówi, że w tych trudnych chwilach Wielka Brytania pozostała sama. Ale to nie jest cała prawda. Wciąż miała jednego sojusznika, wiernego zawartym traktatom, którego rząd i wojska stanęły u boku wojsk brytyjskich dla wspólnego dobra. To była Polska, jedyny kraj w Europie okupowany przez Niemców, który nigdy się nie poddał, nigdy nie podpisał zawieszenia broni, nigdy nie zaprzestał walki zarówno w domu, jak i za granicą przez 6 długich wojennych lat. Brytyjczycy coraz bardziej doceniają i coraz bardziej interesują się historią II wojny światowej i udziałem Polaków. Ja myślę, że fakt obecności tak wielkiej ilości w tej chwili młodszych Polaków, którzy przybyli po 2004 roku, też powoduje wzrost zainteresowania w ogóle historią Polski, a także historią polsko-brytyjskich relacji. Dzisiejszy dzień dla mnie jest wielką okazją, że historia, którą myśmy zostawili, jeszcze jest niezapomniana. I myślę, że na dużo lat będzie przypominana. Bo dzięki tej historii świat dzisiaj jest wolny i my mamy wolny kraj, z którego musimy być bardzo dumni. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego dobiegł końca. Ten rok był wyjątkowo obfity w wydarzenia oraz wzbudził ogromne zainteresowanie zwiedzających. Można było zobaczyć produkty ponad 560 firm z 28 państw. Ostatni dzień salonu to moment, kiedy najlepsze wyroby zostały wyróżnione nagrodami Defender oraz specjalną nagrodą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Mnie jako prezydentowi Rzeczypospolitej ogromnie zależy na tym, aby te pieniądze, które Polska wyda w najbliższych latach na modernizację, na nowoczesne uzbrojenie polskiej armii, w jak największym stopniu pozostały w Polsce. Targi tegoroczne to można łatwo zauważyć, że są one odzwierciedleniem realizacji naszego planu modernizacji technicznej. Większość firm, które przedstawiają swoje technologie na targach, jest związane z najbliższymi procedurami postępowań zakupowych sprzętu, które są przygotowywane. I tak widać kilka śmigłowców uderzeniowych, jest spora reprezentacja stoczni marynarek wojennych, czy stoczni, które budują okręty wojenne i podwodne. Jest duża reprezentacja systemów rakietowych. Jeżeli w roku 16 i 17 będzie szło tak jak do tej pory, to znaczy, że te targi będą jeszcze lepsze, jeszcze większe i że polski przemysł się będzie rozwijał, no to po prostu dojdziemy do celu. Tym celem jest udział polskich firm w rynku międzynarodowym, wreszcie eksport. Powoli, krok po kroku, ale konsekwentnie do celu. Wśród kilku propozycji tegorocznych Rosomaka na uwagę na pewno zasługuje Rosomak M, czyli wersja zmodernizowana, przygotowana przez inżynierów w Siemianowicach. Zwiększono możliwości zarówno w pływaniu, jak i w zdolnościach bojowych. Wersja Hitwis 30 została wyposażona w wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike, jak i wprowadzono wiele zmian konstrukcyjnych, które możemy zobaczyć nawet na zewnątrz. Towarzyszący moc samochodowy. Jest to produkt realizowany w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest to rozwiązanie nowatorskie. Nośność mostu wynosi do 90 ton. Może on być stosowany w różnego rodzaju zdarzeniach kryzysowych. Może poruszać się również po drogach publicznych, jak i bardzo dobrze sobie radzi w trudnym terenie. Grom jest dzisiaj, można użyć słowa, rozchwytywane na świecie. Pięć armii świata używa ten wyrób, co świadczy o jego klasie i o jego konkurencyjności. Ma wiele aplikacji. Zaczęliśmy kiedyś produkcję od strzelania z ramienia. Dzisiaj może być na przykład zamontowany na takim pojeździe, jak tutaj widzimy. Pojazd jest tak naprawdę trochę drugorzędną sprawą. Ważne jest, że ten zestaw jest bardzo mobilny i nie do wykrycia i nie do zniszczenia w zasadzie przez wroga. Po oddaniu strzału, zniszczeniu obiektu w ciągu dosłownie kilkunastu sekund uciekamy z tym sprzętem i chowamy się przed wrogiem. Stąd jesteśmy mobilni, niewykrywalni i bardzo skuteczni. Kraje ościenne nasze, które interesują się takim rozwiązaniem, które już posiadają wyrób Grom sprzedany przez nas do użycia z ramienia, natomiast ta wersja jest bardzo wzbudziła u nich zainteresowanie. Są to również kraje azjatyckie. Przed chwilą MESCO podpisało bardzo ważną umowę w mojej ocenie dotyczącą współpracy z dwoma wielkimi firmami produkującymi rakiety na świecie. Jedna to jest Raytheon amerykański, druga to jest Rafael. Podpisaliśmy umowę o współpracy przy produkcji i transferze technologii dotyczącej rakiety Stanel. Jest to nasza propozycja do części programu Wisła. Uważamy, że z punktu widzenia ekonomicznego i technologicznego jest to dobre rozwiązanie spełniające wymagania i oczekiwania polskiej armii. Jest to trenażer służący do wsparcia procesu szkolenia. Urządzenie służy nam do prowadzenia nalotów, symulowanych nalotów na ugrupowanie bojowe dywizjonu. Wyjątkowość tego urządzenia polega na tym, że możemy zasymulować sobie dowolną sytuację powietrzną, tą sytuację przesłać do dywizjonu rakietowego obrony powietrznej i prowadzić szkolenie załóg zespołów ogniowych. Koszt wynajęcia samolotu jest bardzo wysoki i loty w zakłóceniach są bardzo drogie, więc zastosowanie tego symulatora po szkoleniu dwuszczeblowym pozwala w znaczącym stopniu poprawić proces szkolenia. Huta Stalowa Wola prezentuje na
w salonie przemysłu obronnego kraba. Odrodzony krab, to znaczy krab z nowym podwoziem. To specjaliści Huty Stalowa Wola i specjaliści koreańskiej firmy spowodowali, że w ciągu niespełna roku dokonaliśmy polonizacji i wyprodukowania podwozia, które dzisiaj jest prezentowane i spełnia wszystkie postawione wymagania. Dzisiaj jest jednym z najnowocześniejszych podwozi tego typu. Samobieżny moździerz kaliber 120 mm to jest opracowanie Huty Stalowa Wola. Jesteśmy na etapie skończonych badań kwalifikacyjnych. Rozpoczynamy produkcję seryjną. To jest moździerz najlepiej skonfigurowany co do pola walki, co do eksploatacji, co do obsługi. Jest to pełny automat z możliwością strzelania z każdej pozycji wokół swojej osi obrotu 360 stopni. Także jest to dla nas produkt jako hit eksportowy. Musimy go najpierw dostarczyć do polskiego wojska i w przyszłym roku go planujemy dostarczyć. Utworzenie polskiej grupy zbrojeniowej, tak naprawdę Narodowego Koncernu Zbrojeniowego, daje szansę na to, aby w ramach jednej firmy dostarczać wojsku pełne wyposażenie. Począwszy od indywidualnego wyposażenia żołnierza, poprzez systemy lądowe, zwalczania zagrożeń na morzu, system ochrony powietrznej, także nowe domeny, o które będziemy rozszerzać naszą działalność, cybertechnologie, technologie kosmiczne. To nie indywidualna oferta poszczególnych firm wchodzących w skład PGZ-u, ale cały system obejmujący cykl życia wyrobu i pełne potrzeby polskiej armii. To jest uroczystość wręczania nagród. Najlepsi z najlepszych, drodzy Państwo, otrzymają nagrodę. To były naprawdę bardzo ważne dni dla zbrojeniówki. Nagrody Defender otrzymują MESCO SA, Skarżysko-Kamienna, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Zielonka za, wojskowi będą wiedzieli dokładnie o co chodzi, 120 mm nabój z pociskiem podkalibrowym bojowym do armaty RH-120L44. Fabryka Broni Łucznik Radom Spółka z o.o. Radom, Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa za karabinek standardowy w układzie klasycznym systemu MSBS 556 wraz z granatnikiem podwieszanym i nożem bagnetem. PCO SA Warszawa za kamerę termowizyjną KLW-1 Asteria. Nagrodę odbiera Ryszard Kardasz, prezes zarządu. Defender dla Huty Stalowa Wola SA za samobieżną chałubicę 155 mm Kryl wykonaną na podwoziu spółki zależnej HSW Jelcz. Nagrodę odbiera pan Antoni Rusinek, prezes. Zapraszamy. W momencie, kiedy polskie wojska służyły na misjach, zaistniała potrzeba lekkiego sprzętu artyleryjskiego i Huta Stalowa Wola na to wyzwanie odpowiedziała. Zaprojektowała lekkie działo na podwoziu kołowym, możliwością przenoszenia go drogą lotniczą, a z konsekwencjami skutków rażenia podobnych jak ciężkie działo krab. Zgłosiliśmy go do Nagrody Defendera. I komisja szanowna, zapoznając się z jego walorami, przyznała nam nagrodę, z czego się bardzo cieszymy. To jest wysiłek wielu ludzi, inżynierów, handlowców. Absolutnie, absolutnie trzeba im przede wszystkim podziękować i to świadczy o wielkich kompetencjach inżynierów szczególnie, pionów rozwojowych. Ta nagroda jest dla nas podsumowaniem wieloletniej współpracy z naukowcami z VAT-u, gdzie razem z naszymi inżynierami dopracowaliśmy się
takiego karabinu, który jest unikalny na skalę światową i który niedługo będzie stanowił wyposażenie Wojska Polskiego. Jest to dla nas powód do dumy. Okazało się, że potrafiliśmy skonstruować, wykonać wyrób o standardach i parametrach, jakie posiadają najlepsze firmy na świecie, które nie ukrywam, że miały chęć i chciały wygrać ten przetarg z nami. Warto postawić na polskiego inżyniera, warto postawić na polskiego pracownika, a efekt tego jest dzisiaj widoczny. Został on uhonorowany Defenderem. Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP, którą otrzymuje konsorcjum Huta Stalowa Wola SA Lider oraz WB Electronics SA za zdalnie sterowany system wieżowy z wyrzutnią PPK Spike zintegrowany z KTO Rosomak. Wielkie brawa, a o wręczenie nagrody proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Kiedy półtora roku temu pojawiła się informacja o zapotrzebowaniu polskiego wojska na system wieżowy bezzałogowy, podjęliśmy wyzwanie i wspólnie z WB złożyliśmy ofertę. Ta oferta została przyjęta, podpisaliśmy umowę na realizację pracy badawczo-rozwojowej i dzisiaj po półtora roku mamy gotowy produkt. Nowa jakość polega na tym, że załoga jest bezpiecznie umieszczona w podwoziu Rosomaka. Jest lepiej chroniona, jeżeli chodzi o ochronę balistyczną. Drugi element to jest całkowicie nowa wieża. Tutaj mamy dwa przyrządy obserwacyjne. Mamy przyrząd obserwacyjny dowódcy i mamy przyrząd obserwacyjny celowniczego. Czyli mamy system działania tak zwanego hunt and kill. Czyli zarówno dowódca może wskazywać cele, które są natychmiast przyjmowane przez celowniczego, w związku z tym możemy niezależnie celować do jednego lub więcej celi, a wieża automatycznie będzie do tego celu wykonywała ogień w momencie, kiedy takie zadanie padnie. Kolejny element to jest w pełni automatyczny system wyboru amunicji różnego typu pocisków. Ona jest trzydrożna. To też jest unikalne w skali światowej na dzień dzisiejszy. Kończymy badania wstępne. Planujemy je kontynuować i zakończyć badami kwalifikacyjnymi w pierwszym kwartale 2016 roku i rozpocząć produkcję seryjną i dostawy do wojska jeszcze w przyszłym roku. Przemysł zbrojeniowy wszędzie, gdzie jest, stanowi olbrzymią, niezwykle ważną gałąź gospodarki. Chciałbym, żeby przemysł zbrojeniowy Polski taką właśnie niezwykle ważną gałęzią polskiej gospodarki się stawał, żeby był swoistym motorem rozwoju gospodarczego.